Ja mam 21 lat. Witam was wszystkich tutaj, w tym miejscu. Zapraszamy was tutaj do nas. Prawdziwy, żywy Bóg, który 2000 lat temu chodził na tej ziemi w ciele jako Jezus Chrystus. On dzisiaj działa przez nas. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, jeśli potrzebujesz przełomu w swoim życiu, zobaczcie, tylu z nas już słyszało o Jezusie. Słyszeliśmy jakieś historyjki, słyszeliśmy o imieniu Jezus, słyszeliśmy o tym, że On tutaj był, że On tutaj chodził po tej ziemi, że On niby uzdrawiał, że On narodził się z Boga, z niepokalanej dziewicy. Ale co z tego? Co z tego, że Jezus jest teorią, po prostu, że jakąś historyjką, że jest jakąś bajką, że jest przedstawiany na jakichś obrazkach? Co z tego, że Jezus jest tylko jakąś wiedzą w naszych głowach? Co z tego, że my wiemy o tym, że Jezus był tutaj i chodził? Co z tego, że my słyszeliśmy o tym, że On umarł na krzyżu, jak my Go w ogóle osobiście nie znamy? Ja 2 lata temu powiedziałem do Boga, że ja Cię w ogóle nie znam, że ja w ogóle nie mam pewności tego, kim jestem, nie wiem, kim Ty jesteś, nie wiem w ogóle, gdzie pójdę po śmierci. A okazuje się, że Bóg jest jedynym prawdziwym, ukochanym Ojcem, który za darmo dał swojego Syna, nie jest tak jak na tym świecie, że musisz za coś zarobić. Nie jest tak, że musisz od Boga zapracować sobie na Jego uwagę. Nie musisz swoimi uczynkami w ogóle się starać, aby On pokochał Ciebie, ponieważ On pokochał Jezusa Chrystusa i za darmo oddał swoje życie na krzyżu, abyś Ty mógł za darmo wejść do nieba przez Twoją decyzję, abyś nie musiał się spinać, abyś nie musiał zapracowywać sobie na to, aby być zauważony w oczach innych ludzi, bo Jezus Chrystus, On został odrzucony, abyś Ty mógł być zaakceptowany. On został całkowicie nago na krzyżu. On został całkowicie zdruzgotany. On wziął na siebie wszystkie choroby i biedę, abyś Ty mógł obfitować w tym życiu. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, abyś na nowo się narodził. Słowo Boże mówi tak, że nie chodzi o jakąś zmianę. Nie chodzi o to, żebyś stał się lepszym człowiekiem. Ale chodzi o to, żebyś na nowo się narodził z ducha. Bo podszedł pewien Nikodem do Jezusa i pytał się, co ma zrobić, żeby narodzić, żeby po prostu, co ma zrobić, żeby Królestwo Boże, żeby faktycznie być z Jezusem, żeby pójść za Nim. A Jezus powiedział mu proste słowa: musisz się narodzić na nowo. Co to znaczy narodzić się na nowo? Wybrać Jezusa. Dzisiaj możesz wybrać Jezusa. Dzisiaj możesz podjąć decyzję najlepszą w swoim życiu, że Ty już samemu po prostu nie chcesz żyć. Chodzi o Twoją chęć. O Twoją chęć. Jeśli Ty chcesz poznać żywego Boga, On odpowiada na Twoje pragnienie. On odpowiada na Twoje decyzje w Twoim sercu. Zobacz dzisiaj w Twoje serce. Czy Ty jesteś spełniony w swoim sercu? Czy Ty jesteś zaakceptowany? Czy Ty masz pokój z Bogiem? Czy Ty wiesz, że po śmierci? Czy masz pewność zbawienia? Czy Ty jesteś osobą ukochaną przez Boga? Jeśli nie, to dzisiaj może być Twój dzień zbawienia, może być Twój dzień przełomu. Ja pochodzę z dobrej rodziny. Ja cały czas jestem, mam rodziców, którzy są teoretycznie wierzący, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, uznają święta, są tak zwanymi katolikami, ale Boga w ogóle nie znają. Osoby, które były wokół mnie w moim życiu, tak naprawdę teoretycznie wiedziały o tym, że jakiś Bóg niby jest, niby nie, w ogóle całkowity chaos. Ale powiem wam dzisiaj prawdę o tym, że Bóg jest prosty. Że Bóg przychodzi wtedy, kiedy my chcemy Jego. A jedyny prawdziwy Bóg to jest Ten, który objawił się w Jezusie Chrystusie. I powiem wam, że ja starałem się zapracowywać sobie na to, aby być zaakceptowany w oczach innych ludzi. Nieświadomie próbowałem znaleźć spełnienie w sporcie, w jakiejś swojej pasji. Próbowałem znaleźć jakiś sens w tym życiu. Ale nic nie jest w stanie dać mi takiego spełnienia jak Chrystus. Bo Chrystus, dzięki temu, że On umarł za mnie, ja uwierzyłem w tę Jego niezasłużoną śmierć i ofiarę na krzyżu. I narodziłem się na nowo w duchu. I teraz mogę sprawować rządy Kościoła na ziemi. Ja mogę być tym, który jest ukochany przez Boga 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę Bóg jest mi przychylny. Dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu. I dla Ciebie też to samo Jezus uczynił. On umarł i po prostu oddał całe swoje życie. On
jest tym, który ukochał cię przed, nawet kiedy jeszcze tutaj cię nie było na ziemi. On już cię kochał. On już cię kochał. On już cię kochał. On już wtedy chciał, abyś tego poznał. Ale Bóg po prostu dał tę ziemię ludziom do dyspozycji. My możemy tutaj ją gospodarować. Możemy zarządzać nią, bo mamy wolną wolę. I co? Nasi pierwsi ludzie, po prostu używając wolnej woli, zaprzedali tę ziemię diabły, po prostu zostali oszukani przez diabła. Wszystkie choroby, cała bieda, cała patologia, całe zniekształcenie Bożego dzieła zostało zniszczone przez diabła. Tak po prostu. Żadne choroby nie pochodzą od Boga. Żadne problemy w twoim życiu nie pochodzą od Boga. Żadne trudności w twoim życiu nie pochodzą od Boga. To diabeł, ta zbita pała po prostu pod stopami Jezusa. On teraz tylko oszukuje. On oszukuje cię, że ty nie potrzebujesz Boga. On oszukuje cię, że ty jesteś samowystarczalny. On oszukuje cię, że po śmierci nie ma nic. On oszukuje cię, że jesteś szczęśliwy bez Boga. Ale szatan jest nikim, bo Jezus Chrystus jest wielki. Jezus Chrystus jest wielki. Cyganie potrzebują też zbawienia. Zapraszamy każdego, kto chce dzisiaj spotkać się z realnym Bogiem. Zapraszamy każdego, kto nie chce już być oszukiwany przez diabła. Każdego, kto chce doświadczyć działania żywego Boga. Powiem wam, że ja tylko przez swoją decyzję, poprzez proste uwierzenie, poprzez prostą decyzję, że ja wierzę w to, co się stało na krzyżu, doświadczyłem działania żywego Boga. Nie jakieś figurki, nie obrazu, nie działania Boga, który jest nie wiadomo gdzie w kosmosie, nie wiadomo gdzie, którego nie można doświadczyć. Żywy Bóg jest tutaj, bliski tutaj tobie i On działa przez nas i możesz Go doświadczyć w twoim życiu, On będzie działał przez ciebie, bo my jesteśmy tymi, którzy doświadczyli żywego Boga. I powiem ci tak, nie musisz ani trochę być święty przed tym, jak podchodzisz do Boga, nie musisz ani trochę zapracować sobie na to, aby On zwrócił na ciebie uwagę. Wystarczy twój akt, decyzja, twój własny wybór, twoja wolna wola, którą możemy wykorzystywać w sposób, który niesie śmierć i w sposób, który niesie życie. Wybierz dzisiaj życie. Narodź się na nowo. Pokaż faktycznie, że zależy ci na tym, aby twoje życie miało prawdziwy sens. Prawdziwy sens. Nie opowiadamy wam bzdur. Nie opowiadamy wam jakichś nonsensów i teorii. To jest praktyka. Życie z Bogiem to jest praktyka. Prawdziwa relacja. Zaspokojenie w miłości. Realne doświadczenie bycia ukochanym synem, córką, dzieckiem Boga, który za darmo idzie do nieba, który za darmo może być zaspokojony i zaopatrzony przez Boga, bo Jezus Chrystus na krzyżu już wszystkiego dokonał. Wszystkiego dokonał. Wszystkiego dokonał. Zobacz się w twoje serce. Czego ty w ogóle potrzebujesz? Czego ty pragniesz? Czy twoje życie ma sens? Gdzie pójdziesz po śmierci? Dzisiaj o 18:00 w klubie Sztukateria na Kosmonautów. Mamy spotkanie, będziemy uzdrawiać, uwalniać. Jeśli chcesz spotkać żywego Boga, możesz tu podejść, albo o 18:00 tam. Żywy Bóg działa dzisiaj. Nie zatrać swojej szansy, masz tylko jedno życie na tej ziemi. To jest chwila, moment. Chwila, moment. Żywy Bóg pokochał cię, Jezus Chrystus. Miłością niewyobrażalną. Żaden człowiek nie jest ci w stanie dać takiej miłości jak Bóg. Żaden człowiek, żaden człowiek, żadna praca, pieniądze. Co dzisiaj zaspokaja twoje serce? Co zaspokaja twoje serce? Zobacz teraz swoje wnętrze. Czego ty w ogóle chcesz? Czy praca cię zaspokaja? Czy pieniądze? Czy pasja? To Bóg najpierw chce być na pierwszym miejscu. On czeka na twoją decyzję. On jest dżentelmenem. On na siłę nie wejdzie do twojego życia. On czeka na twoją decyzję. Dzisiaj możesz podjąć najlepszą decyzję w twoim życiu.